Witam wszystkich 20 lipca, 12 lut. Jest bardzo gorąco, będzie jeszcze gorącej. Lat skrócili do mnie niecałe 270, czyli Związek Niemiecki wszędzie postanowił najdłużej, jeżeli 350. U nas to by normalnie mogło styknąć, ale te z tyłu coś nie postanowili, bo tu jest też tak. Nie można puścić byle gdzie. Są miejsca w Francji zatwierdzone przez francuski związek. Tylko te miejsca wypuszczania, czyli pomiędzy nie było, żeby 300. Czyli no to gdzieś wychodzi, średnia 300 będzie. Mają boczny wiatr, taki nawet południowy. 53 bodajże zakoszowają, 4, 5, 5, 6 chyba zostało w domu. Tam jest taki fajny od tej 847 z gniazdą, on super leciał, to on już zostanie do rozpłodu. To szkoda mi go, bardzo ładny gołąb, on 22, jako dwulatek był najlepszy lotnik w rejonie. Także on zostaje do rozpłodu. No i tam kilka, co się spóźniło i tak dalej. No i dzisiaj będzie też, dzisiaj jutro przeglądne, które tam się nie nadają, to pójdą wek i tyle. No i potem na koniec 600 mamy, niby na przyszły tydzień te upały powinny zejść. Teraz mamy krótko przed 10, 7.15 puścili, podejrzewam 3 godziny, tam może 10 minut, 15 powinno tak gdzieś być, może troszkę wcześniej, nie wiem, zobaczymy, tak prognozuję. I mówię, teraz już mamy koło 10, to już jest 25, a dzisiaj powinien być samy najgorący dzień w tym tygodniu. To dawało we środę chyba 36 było, czy 7. No i daje. Stoję w cieniu, bo wyjdę na słonko, to już daje czad. Także jednak związek ten niemiecki dbał o gołębie. Wiadomo, chciałoby się. Ktoś powie, a lecą maratony w upały. No dobrze, no lecą, no ale tak to już jest. Tutaj też Marcel, te dalekodystansowe, wczoraj puścili. To na wieczór chyba było 8 gołębi, no. To mnie tam Marcel ma 750, coś nie to widzimy, jak to dawało chyba. Na 1000 gołębi to chyba 8 było, czy 10 gołębi na wieczór. Dzisiaj rano na pewno już zaczęły siadać. No ale straty będą na pewno mocne. Ja jakoś to ten lot przegapiłem, mogłem wsadzić parę. Bo tu mam do punktu układań gdzieś 40 km, mogłem jechać. Zawsze tam jechałem, ale coś mi z głowy wyleciało i wczoraj przekoszowanie. Tam jeden mówi, że włożył kilka. Ja mówię, no kurde. No ale trudno się mówi, miałbym lot dublowany. No ale nie możemy mieć wszystko, także tak. Wspólne gołębniki startują powoli, na benzingu idzie to pooglądać. Także czekamy. Załączymy się, jak się gołębie pokażą. I tak jak mówiłem, jest gołąb. Jest 10:30. I jest 3 godziny 15 minut, tu jest. Może to będzie ten 374. Gdzie on jest? O. O, i nie chce zejść. To na niego wygląda, to by było dobrze. No chodź, jeszcze kółko. Kurde, bole z tym chodzeniem. Jest następny z góry, drugi. No, a ten nie chce zejść. Aj. Ten będzie szybciej chyba od tego. No, tak jest. Ten był pierwszy, a jeszcze drugi. Zobaczymy, co to jest. To bodajże roczna samica. I ten 374. Te sobie odpoczywałem, dostali kąpiel. Jest tak gorąco, niech się trochę zrelaksują. Skubiam się, leżą. Nie, 397 i roczna od kolegów Baranowskich. Teraz się na początku nie chciało, ale teraz już poszło. Także meldujemy. No jak za jakiś rozłączyłem, to jeszcze dwa się odbiły, teraz jest piąty.
A ta jest dobra, 902 jest, ta jest. Fajnie. Ten 557 bodajże roczny jest następny tu. Fajnie, schodzą jeszcze jeden. Ale tam się nawet nie odbił chyba. Ale wleciał. Normalnie nawet anteny nie zahaczyła, no. Nie zahaczył anteny, muszę go złapać i zrobić pauzę. No i tak było. Nie za... Tak wleciał, że się nie odbił. I złapałem go, odbiłem go teraz. Także idą gołąbki dobrze. Mamy na tą chwilę 10 na 53, jest ok. Także pójdziemy na zewnątrz, coś dogramy. Lód jest w miarę dobry. Jeszcze jest jeden 11. 12. Jastrząb duży. O, widzimy go. Skurczybek teraz akurat sobie to krąży. A gołębi się boją. No a tutaj są nieluciki. Też na razie wszystkie są. Aj, tak, tak. Jeszcze jeden, trzy jest powietrze. To było 13 bodajże. No, tam sobie te śmigają. A te sobie tu śmigają. Schodzą. Dobrze. A niektóre dostali popalić. Jest to najgorzej. 13 ma. By się inno posłodziły. I nie widać. Jest następny. Dwa. Jest szpak od Adriana. Ten szpak lata sobie zawsze. Ma czas. Se polata. A. On super kondycję ma ten gołąb. Lata sobie. Jest takie kilka gołębi, te się dają, a te chodzą i chodzą i chodzą i chodzą. Tylko też jak przyleci z lotu też tak sobie jeszcze polata. Nie wiem. No i gdzie zniknęli? Nie ma żadnego. Tak to jest z tym czasem i z tym wszystkim. A, to jest jeden, a gdzie drugi? Chyba, żeby chciał być obcy. No, jeszcze kółko, ta. Jest, idzie jeden. A, ten usiądzie, a ten za nim. No. Słyszę, bije je. 15 by było. Ja sobie tu śpiewają gdzieś pod krzaczki, bo szukają jakiejś robaczki. Muszę je pilnować. Bo tu są srony, sroki, wrony, różne ciulostwo, jak to mówią. Tam poszły wysoko trzy na przylocie. Jedzie jeden z góry, fajnie tam wysoko się składa. O, jak fajnie pada. Ale ładnie. I jeszcze trzy. No, fajnie, tutaj widzimy niebo. Tak, tak, te fajnie schodzą. 4 mamy, to było 19. Jeszcze jeden z góry, 5.
20 by było, dobijamy połowę. 53 zakoszowałem, to 26, 7. Tak. A jeszcze jeden z góry. 21. Tam wytypowałem tym razem. Jeszcze jeden jest. Pójdziemy, zobaczymy. Ci się dostali herbatkę na przeczyszczenie. Jest tak gorąco przed 600. Trzeba im trochę je przeczyścić, przygotować. Jest następny. Ale ładnie. 22 by to był. O, 4 litry prawie wydoili. Jednak jest ciepło. Proszę. Nie, ten tej 847 bodajże nie ma. Tak widzę z grubsza, to ta piątka do oddziału jest, to wszystko jest. Rośniaki są, także jest ok. Wszystko pozamykane. Na krótki ladło, jeszcze dwa. Mogliśmy lecieć ten 350, ten 300 parę. No ale to tak jest, no to nie mamy wpływu. Jeszcze jeden, no to prawie połowę dobije się. Jeszcze jeden. No chodź, to siadło na chałupie tam. Coś wystraszono tak. Jeszcze w niebie. A te schodzą, a teraz siedzi. No poszła ta w dół. Roczna. Jeszcze jeden. Fajny przyjazd. Dwadzieścia dziewięć jest. Jest ok. Godzina 20:43:13. Jest ok. 29 jest ok. Jeszcze coś w niebie jest, 29 by to było. O, 4 w niebie, 33. Pięć, sześć. 35. Ale szybko chodzą, czegoś się tak boją. Czegoś się boją. Ale naprawdę jest gorąco i będzie duszno. Co nie dojdzie, to będzie mało problem. A jeszcze jest jeden. Ten ciemny z Krygierów. A ten też ma czas.
Ładny to jest gołąb. Temu dam szansę. Ma po białym piórku z dwóch stron. Super pochodzenie ma. No ale tam jakieś konkursy ma z 5 czy coś, no ale na roczniaka to jak ma parę dobrych konkursów, to zostanie. Ale dużo opuści po sesji. Także koledzy, kończymy. Potem jeszcze co dogramy. Przed listą może co jeszcze pokażę. Witam wszystkich w niedzielę. Jest lista po locie. Także wyszło to tak, 53 zakoszowane. Fajnie jest, że wszystkie gołębie w domu. W oddziale zrobiłem 22 konkursy, 41,5%. Zacząłem 20 gołębiem, roczna samiczka. Znaczy ona była druga, wskoczyła pierwsza. W rejonie i w grupie by było 24 konkursy, 45,3%, a w okręgu by było aż 35 konkursów, 66%. Tylko, że to się nie liczy do okręgu, to się liczy do grupy i do rejonu, no i do oddziału. Także nie jest źle, fajnie wszystkie gołębie w domu. W domu szykujemy się do 600 ostatniego lotu. Przepraszam, coś się przeziębiłem lekko. Pracę, wentylatory, to tam coś jest. Na listach mistrzostwa oddziału jestem drugi. Jeszcze to niekorygowane jest. To znaczy bez tego lotu jestem drugi, na roczne jestem trzeci. Na takie te różne pokale, drugi, trzeci, czwarty, typowane 6-3. Jestem pierwszy. Stare gołębi mam dalej, czwartego samca mam na 12-10. Patrzę tylko w dziesiątce. Samice mam czwartą, piątą. Po 10 też na 12. Samce roczne mam piątego, ma 9. I dziesiątego ma 8 na 12. Roczne samice mam dopiero 11, ma 8 na 12. Znaczy to jest tak 11, 15, 17, 19, po 8 mają. Tu znowu typowane na pierwszym, takie różne rzeczy. Lepsze gołębie miesiąca. Tutaj jest drugi miesiąc, lipiec, samica jest, tu samiec, samica to nieważne, jest druga na razie, bo to jest 3 loty było w lipcu, to 3 na 3 ma. Super Cup dorosłe prowadzę dalej, Super Cup roczne prowadzę dalej, Super Cup generalnie, czyli roczne i dorosłe prowadzę dalej, mam 20 konkursów wyprzedzenia na drugim. Czyli, że nawet jakbym nie posadził na ten lot, to i tak będę na pierwszym, bo 20 konkursów to bym musiał zrobić u kogoś tego następnego. Znaczy musiałby zrobić 10 rocznych i 10 dorosłych. Tych, co typowane są przed lotami, to by wtedy mnie wyprzedził, co tam mało wierzę. Czyli to już tak zostanie. To już tak zostanie. Znaczy w dorosłych nie wiadomo, bo to jest 3 konkursy wyprzedzenia. W rocznych jest 10 konkursów wyprzedzenia. W rocznych też już to tak zostanie. W starych jest 3, ale mam nadzieję, że to zostanie, bo to też bym musiał. Ja bym nie musiał. Nie, miałbym nic nie zrobić, a ten drugi miałby zrobić chociaż 4, to bym nie wyprzedził. No ale to jak ja zrobię nawet 2-3, a on zrobi 4-5, to i tak mnie nie wyprzedzi. No ale to zobaczymy na końcówce. Także po tym to wszystko zostaje w okręgu nieliczone. W rejonie jestem na 20, bo mówię, ten jeden lot popsuł. W grupie. W grupie jestem na 16. To też ten jeden lot mnie pokrzyżował, no ale. Także tak to wygląda, koledzy. Szykujemy się do 600, będzie lot ciekawy, nagramy, jeżeli będziemy zdrowi, żywi i wszystko będzie dobrze, to będziemy walczyć dalej. Także pozdrawiam wszystkich i do następnego.